Zagramy sobie na średnim poziomie trudności, już taki jestem średni trochę. After our boat sank, I was the only refugee. Pozwolę sobie to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. Jednym z większych problemów jest I can still feel napisów, the nails of his fingers sticking into mine, you know? The first night he said to me, "Let's share our memories." I remember I was sort of afraid, but And he smiled, troszkę głośno mówił, co? Może we hit the switch together, to znaczy, and then okay. I felt everything. Nie mogę przyspieszyć. Oh, for the first time, I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. For the last. Nie można przewinąć. Zaraz ściszę. Spoko. Wiem, słyszałem, że już jest za głośno kilkanaście razy. Spoko. 3 years, every day has been our first day. The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son. But I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life. Good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband lives on. Here and here. Okej, spokojnie. Jesteśmy na krótkiej drodze do zmiany głośności. Tak, no, cześć, też się cieszę, że was widzę. Znaczy, że was czytam. Okej. Okay. Ja będę kontrolował głośność cały czas, więc spoko. Dobra, ustawmy sobie jeszcze opcję. Ustawienia dźwięku i być może faktycznie ściszmy. Prawie język hiszpański prawie ustawiłem. To by było. Okej. Trochę mi się z porodem kojarzył ten krzyk, ale to się nie ma co dziwić akurat, bo dziewczyna oddaje swoje wspomnienia teraz, wysysają jej wspomnienia. To musi być bolesne. Host memory wiped. Sensen awaiting new memorial content. Dzień dobry, ślicznej pani. Będę kierował twoimi losami, zrobimy dużo ciekawych rzeczy. What is your name? Nelin. What year? What did you say? Nelin. Damn. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Dialogi specjalnie są ustawione tak głośno. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, doctor. Ach, fatalny świat.
Zobaczcie, jak wiele ludzkich wynalazków, które są wspaniałe i cudowne, zostało wykorzystane w złym celu. Mamy możliwość dzielenia się wspomnieniami. Co ludzie z tym robią? Wykorzystują te urządzenia, żeby wspomnień pozbawiać. Alfred Nobel wymyśla dynamit, żeby pomóc górnikom? Co ludzie z tego robią? Bomby! Jej. Good day. Raise your head, please. Thank you. Now stand up. Dobra, ruszamy. Ruszamy przed siebie. Please follow the orange line to your next assignment. Tak, jestem cały zdrowy i zdrowy wróciłem z Rzymu. Nie, nie gram na padzie, na klawiaturze. Hej, hej, witam wszystkich, którzy się ze mną witają. Bardzo mi miło. Te live'y takie po moim powrocie troszkę krótsze są, ale dlatego, że jest tak piekielnie gorąco, że czasami nie daję rady. Tak czy inaczej muszę iść po linii. Oho, uwaga, jakieś połączenie po prawej stronie. Na górze. Graliście w dużo gier, które dzieją się w Paryżu? Ja nie. Ale powiem wam, że troszkę pograłem w to. Ja to wrzucałem na YouTube'a 3 odcinki. A ta tutaj akcja dzieje się w Neo-Paryżu. I też widać te budynki. Bardzo przyjemnie się chodziło po Paryżu, mając wspomnienia z tej gry. Witam cię, drogi widzu. Tutaj nie wymienię twojego nika, bo ciężko mi przeczytać wszystko. Chciałem powiedzieć, że live trwa już od godziny 20. Zaczęliśmy sobie opowieścią z Barcelony, a teraz zagram sobie w Remember Me. O mój Boże, wysysają do końca wspomnienia. Kochanie! Mrówko? Zrobiłabyś mi coś do picia? Może być woda mineralna. Dziękuję, wiesz, że jesteś kochana. Wiem, że wiesz. Move forward, please. O, mam iść do przodu, przepraszam. Zagapiłem się. Very good. Nilan, can you hear me? Yes. They're about to wipe your brain, Nilan. Don't let them do it. I need to create a diversion. Zimno. Be ready to move when I say. Who are you? I'm the voice you have to listen to if you want to live. Don't leave me alone. Nasza bohaterka ma jakieś ciężkie przeżycie. Nie wie, co się dzieje, oczywiście, że tak. Aha. Network anomaly. Temporary quarantine established. Thank you for your patience. That got their attention. Nilan, the large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensen. I'll feel it. The door. Go under it. Now. Dobra, uciekamy. Z tego Jezus Maria, żeby się tylko te drzwi nie zamknęły. Ja mam zawsze takie przeżycie, to jest... Jezus Maria, szybciej, dziewczyno. One się zaraz zamkną, przetną ci w tył jak nic. Znaczy w pół, nie w tył, w pół. O Jezusie. Horror! Horror! Wybaczcie, muszę sobie od czasu do czasu sięgnąć po szklankę. Unattended patient in restricted area. Coercive unit deployed. Bo jest gorąco. O Jezu, Jezu. O kropieństwo. Znaczy, wiem, że to miało nastąpić, bo już gra. O Jezus, uciekaj, dziewczyno! Ten cały... chip, którego ona używa, to się nazywa Sensen. Ten cały osprzęt. Mój Boże, czemu ten robot tak dewastuje tą okolicę? I... The passage on your right. Take it. W związku z tym macie takie obrazy jak z Matrixa, ten interfejs, który jest przed oczami i tak dalej, i tak dalej. Get up. You've got to keep going.
Mój materiał z Barcelony trafi na główny kanał YouTube'a. Także i to już jutro, więc jeżeli ktoś przegapił, nic złego się nie stanie. Staram się, żeby wszystkie moje materiały z live'a trafiały na któryś z kanałów, więc spoko. Dobra. Wow. Where am I? You're almost there. Slide into a casket. Quickly. Boże, wejdź do trumny. Nie wiem, czy mi się podoba ten pomysł. Ja strasznie lubię te książki, te filmy, te opowieści, te gry, które zaczynają się od tego, że bohater totalnie nie pamięta, kim był. I odzyskiwanie tych wspomnień strasznie mnie pociąga. To jest taki... Wtedy łatwiej wczuć się w bohatera, bo kiedy wy jesteście graczem, który wchodzi w taką historię, to też nie wiecie, co się działo wcześniej. Tą historię jest dużo łatwiej opowiadać, nie trzeba jakiejś retrospekcji, wspomnień. Dostajecie bohatera, który ma wyczyszczoną pamięć, trochę jak wy. Wy też nie wiecie, co się działo wcześniej. Jakby odbudowuje się trochę to, kim była ta postać. Dlaczego gram od nowa? Już mówiłem. Dlatego, że przez 2 tygodnie nie grałem w tą grę i sobie odświeżyć ten sterowanie. Then let's get out of here! Get me out of here now! Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilan, the best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm Zaraz ciszę, spoko. Might build a monopoly on all human memories, but I Teraz nie mogę, bo leci film i nie mogę przerwać. Failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. Remember me. A teraz jest ciszej, prawda? No, ale macie rację, troszkę ściszę grę, żeby nie było żadnych problemów. Listen, Johnny is crying. To są ci kolesie, którzy przesadzili trochę z łapaniem wspomnień. Lost now, a new us, tears and grins. Lost. Look, lost. A new us. Pain is shared now. Now. Dark fear pain is lost now. I've been searching long time now. Oh. Oni jakieś takie mają dziwne poczucie wspólnoty, te stwory. And grins. Sister, meet. How about friend?
I'm not part of your tribe. Is that it? Dobra, zmniejszymy trochę głośność, bo faktycznie możecie mieć problemy, znaczy powody do narzekania. To powinno pomóc. Ja zresztą właściwie mam wrażenie, że filmy są dosyć głośno, ale... Okej, okay. A tu się nauczymy walczyć. I don't want to fight you. You're gonna have to, Nil, and these guys will kill you. Use your presence. Okej, okay. Będziemy sobie budowali kombinację. To jest fantastyczna sprawa. Jako, że ja wiem już, jak to działa, to po prostu sobie... To są jedna kombinacja zwykłych ciosów. Okej. Okay. To, że to jest trochę trailer, to on mi utrudnia tutaj. Dobra. Mamy z trzech podstawowych ciosów kombinację. Okej. Okay. Wykonaliśmy. Wykonanie ciosu nie przerywa kombinacji. Czy wykonanie uniku nie przerywa kombinacji ciosów? What are they? Leapers. Miserable cast-offs left to rot in the depths of Neo Paris. Miserable. Monstrous, more like. Czemu nie gram na padzie? They are the abandoned children. Podstawowy powód jest taki, że nie mam pada podpiętego do peceta. Simply humans like you or I, but cast as shadows of our shame. Something we are meant to fear. Another justification for the error's cause. Who's there? No dobra, spadamy stąd zatem. Tu jest apteczka, gdybym potrzebował. Ale zdaje się, że jestem cały i zdrowy. Okay. You need to get out of here. Go find Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of slum 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions as and when. Fajne, że to już mówiłem też w gameplayu. Strasznie mi się podoba to, że są podane informacje, gdzie się można wspinać, gdzie się można złapać. One thing is certain. The number of errorists freely roaming our beloved city doubled overnight. Okay. Śmiesznie się nazywają erroryści. Scandal of La Bastille. The administration has a plan to escape from the tunnels. Hotel de public enemy number one escaped from the Nie do końca mi się podoba też praca kamery, ale... Coś tu znalazłem ciekawego. A, historia Neo-Paryża. Ale system poruszania jest bardzo przyjemny. Edge. Who is this Tommy guy? Tommy was your closest friend, a former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404, the leaking brain. You can't miss it. Cieknący mózg. Pytacie o Don't Starve? Tak, oczywiście, że będę kontynuował. Może poczekam na trochę zmian, jakichś update'ów. The meat stinks. Proszę bardzo, Paryż. Jeszcze wieża Eiffla ciągle jest. Ale już zdecydowanie nie jest najwyższym budynkiem, najwyższą konstrukcją w mieście. Neo Paryż to Paryż. Food served all day at the Leaking Brain. Today's specials: crunchy crab cake a la Tommy and sewer shrimps in slum sauce. These things are everywhere. Defeated child.
Warning. Here's a riddle. Ok, tu się możemy wspiąć i do góry. Żadnych ciekawostek w razie nie widzę. A. Tu jest schowek, ja miałem problemy ze znalezieniem tego miejsca. Znaczy z tym sobie chyba poradzę. Where are all the people? A proszę. Jest rzecz. Znajdziemy kilka takich i będę miał więcej życia, więcej pasków. Życia. I spadamy do góry. Jest dużo takich fajnych łamigłówek. W tą stronę skoczyłem. Okej. Okay. Dobra. Możemy sobie nową kombinację opracować. To jest kombinacja, która może nas podleczyć. Zrobimy sobie drugi presen. On zaczyna się kopnięciem, czyli lewym przyciskiem myszy. Czyli kick, czyli będzie kopniak, pięść, kopniak. Dobra, zatwierdźmy to. Usunęliśmy jeden presen stąd. Uszkadzając tamten. Tu, żeby ułożyć do końca ten presen, brakuje nam jednego kika. Ale to sobie później. Tak czy inaczej mamy prosty heal. Skupić na tych. Fantastycznie muzyka wzbogaca ten. Ja za wcześnie skoczyłem. Te ciosy, kiedy zadajecie, kiedy preseny, kiedy kombosy się udają, fantastycznie dopasowują, jakby taka melodia powstaje dodatkowa, która fantastycznie się komponuje z muzyką, która jest w tej grze. Okej. Okay. Bierzmy się dalej zatem. Idziemy tutaj. No, trochę za głośno moja spacja pracuje, mam wrażenie. Okej, okay, jesteśmy zdrowi. Przesuniemy wózek. Dobra, mamy następną wskazówkę. To gdzieś przy takiej maszynie jest ta niespodzianka. Okej, okay, spoko. Ha!
six out. Dobra, załatwiony. PMP odciągnąłem. Okej, coś mogę sobie dokupić. Co mi się tu pojawiło? Jeszcze jedna pięść. I ją odblokuję. Okej. Dzięki temu ten present troszkę zmienimy. Okej. Dobra. Gdzieś tu przy maszynie było coś do znalezienia. Jest. Mamy to. Trzeba by się wspinać do góry. O! Zaczyna się robić niebezpiecznie. Get off of me! Zdążyłem. Ja ci kręcę, co się dzieje tam na górze. Run! Run! Punish! Give me your face! Your face! I've lost face! Damn the box! Bad child! I lied! The flies are eating me. A co to za paskudnik? Dobra, trzeba się będzie tymi zająć. Dzięki temu, że są sojusznicy w pobliżu, to jest mocniejszy. Dodatkowe. Załatwiony. The Leapers are attacking citizens. Leapers were citizens. All right. I'll believe you. Come on, move it. Tommy's waiting for you at the Leaking Brain. Trudno mi powiedzieć, czemu no jakby ta gra dosyć surowej ocenie podlega. Ale moim zdaniem ona jest całkiem spoko, fajnie się w to bawi.
kiedy zacząłem w nią grać przed wyjazdem jakieś 2 tygodnie temu, to mi trochę było szkoda, że muszę wyjeżdżać i nie będę mógł jej skończyć. Na razie mi, znaczy być może jeszcze nie doszedłem do tego momentu, który jest nużący czy coś, no cholera wie. Okej, okay, a tu co się dzieje? To Sabreforce. They have become productive servants of society. The reconversion project. Strasznie mi się podoba to, jak ten Paryż został przedstawiony. Citizens of Neo Paris. Te widoki gdzieś tam. O, takie ujęcie jak to. Słuchajcie, jeżeli ktoś uważa, że gra jest słaba, nudna, to przecież jest tysiące innych live'ów, znaczy tysiące może przesadziłem, ale jest dużo innych live'ów, ja po prostu lubię sobie pograć w to, co mi dostarcza przyjemności, a Remember Me na pewno taki jest w tym momencie. Ale na wie, może żeście się trochę zjawię. Czasami jest dużo recenzji i potem ludziom się wydaje, że coś jest słabe, chociaż mimo to, chociaż może nie jest takie złe. Ja sobie lubię sam oceniać grę i na razie mi się podoba Hollander. Co mam powiedzieć więcej w tej kwestii? Mógłbym się tej rury złapać, ale coś mi nie wyszło. Zobaczmy, coś ciekawego tutaj. Nie, muszę apteczki brać, jestem... proszę. I don't think that this is the story you're looking for. Gdzieś koło stoiska z rzeczami powinna być niespodzianka. Chyba wiem gdzie. Na początku myślałem, że tu, ale właśnie tutaj. What you brush your hair with? A grenade? Okej. I'm not interested. Śmigamy do góry. Otworzymy sobie kładkę. O! Dzień dobry, ślicznej pani robot. Jakiego rodzaju usługa? A zresztą nie resztę. Mkniemy dalej. Jak ludzie za dużo wspomnień sobie wezmą, to potem skutek jest słaby. I'm not gonna turn you in, but I'm not letting you past. Okej. Przejście zamknięte. Tu stąd wystartowałem chyba, nie? Dobra. Rozejrzyjmy się. Dokąd to ja się mam udać, co? Tam ja kieruję do góry. Faktycznie to jest... Nie do końca pasuje mi sterowanie kamerą. I też nie do końca jakby... Troszkę mi brakuje pewnych wskazówek. One... Tu nie przejdę. Take some advice. Change that fancy costume. Może tędy. O tak. What was that thing? That's a good sign. Się następny cios. Other memories will come back. Okej, trzeba by doskoczyć tam. You're almost there. Follow Tommy's flying drones to his bar.
mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawili, kiedy będą takie, kiedy będzie możliwość zmiany wspomnień, bo tam jest dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Give me a memory, man. Anything will do. Just need a fix. My last one. And I'll stop. Your memory's unraveling. It's looser than a second-hand cyber orgasm. You're two steps away from fragmentation. Anything, man. I just want to remember something happy. Whoa, whoa, to się nie udało. Nice shortcut, Edge. Okej. Wiecie co, też nie wiem, jakoś nie do końca czułem się ten dobrze, mając takie wrażenie, ale faktycznie ten znaczek na jej karku wygląda jak jajecznica. Ale cóż, jest jak jest. Okej, dotarliśmy chyba. Tam gdzieś jest... Wow. Dawaj, dziewczyno. Don't stop, Nilin. Don't stop. Filmowo. Well, no going back. Tak, tak, już wcześniej przechodziłem. Ja jakby gram od początku, bo bo chciałem sobie przypomnieć, jak to się bawi. Troszkę za często. Jakieś wspomnienie było? Wspinamy się do góry. Dobra. Finally, the leaking brain. Czy uważam, że ta historia wyśmienicie jest opowiedziana? I zadziwiają mnie tam słabe recenzje, no ale widocznie może muszę pograć trochę więcej, żeby dostrzec wady tej produkcji. Mi się strasznie podoba stylistyka. To takie science fiction cyberpunkowe. Tutaj slumsy, tam gdzieś ten neoparyż piękny. To powinien być film, wiecie? Wydaje mi się, że ta opowieść byłaby dużo lepszym filmem niż grą. Chociaż uważam, że jak na razie, że grą jest dobrą. Jakoś tak próbuję sobie znaleźć uzasadnienie, dla którego... Okej, znalazłem sobie plus jeden do życia, znalazłem sobie te okruchy kolejne. W ogóle muzyka też jest świetna w tej grze. Johnny wants my heart for Christmas. You know that, huh, Tommy? You're safe here, Bob. Don't sweat it. Well, I'll be. Edge did it. Come here, sweetheart. Nalen, it seems like a lifetime. I'm sorry. I have no memory of you. You really can't remember this pretty boy face of mine? I'm sorry. Hell. Well, we all lost bits and pieces in the war. But you're free, sweetheart. That's what counts. I guess. Feels like I'm lost. First things first, sister. Let's get you out of those straps. Historia jest ciekawa, kurczę. No ale właśnie, właśnie. Uła. Istotne jest to, że liczy się fabuła i... I zobaczymy, jak ona została opowiedziana. It's yours. I rescued it from your safe house, along with your fancy combat skin.
Lucky thing they caught you on a day off. Now this is 100% Nilan. Way above the model I used to use. It's beyond me, sister. You're the only one who can use it. What did they do to you? Down there, in La Bastille. Unlike you, I had to stay for the whole program. Well then, let's get you changed. Your combat skin is in the locker. Przebieramy się, przebieramy. Każdy z tym chipem chodzi. Bob! Get out of here! I'll call Johnny! Ja chciał podglądać. Big advantage with the natives is they've got the memory of a goldfish. No risk of him turning you over to Olga Sadova. The bounty hunter? Is she dangerous? Determined. She'll turn the slum inside out to catch you. Oh. Not just to catch you. Typical brain rat. Barely outside and already working. Nilan? Nilan! This is for you, David. Okay. Pobawimy się wspomnieniami Olgi. I to jest ta część gry, która jest fantastyczna, ale też dosyć trudna.